Radio Conchita, proszę dzwonić. No dobrze, my w końcu roku tak nie będzie już. Niedzielę 4 marca będziemy obchodzić 80. rocznicę ogłoszenia praw Polaków spod znaku Rodła. Uroczystości będziemy transmitowali na antenie Radia Maria Telewizji Trwam. Objęliśmy również z naszym patronatem te uroczystości. Na temat uroczystości i samych praw Polaków spod znaku Rodła chciałem porozmawiać teraz z naszym gościem, którym jest pan Tadeusz Szczyrbak, prezes rodziny Rodła Wrocław. Witam serdecznie, panie prezesie. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca w studio i słuchaczy Radia Maria, niech będzie pochwalony. Alleluja! Pytania pewnie już na finiszu. Alleluja! Uroczystości. To chciałbym poprosić o to, by przypomnieć, czym te prawdy Polaków spod znaku Rodła były, alleluja, są do dzisiaj, skoro świętujemy no taką już dosyć sporą rocznicę 80. Tak jest. Drodzy Państwo, w 1918 roku po odrodzeniu przez państwo polskie do otrzymania niepodległości, suwerenności po tej 123-letniej niewoli zaborczej, w państwie wówczas niemieckim pozostała 1,5-milionowa, 2-milionowa ludność polska. Najpierw w Republice Weimarskiej, później w III Rzeszy. W 1922 roku powstał Związek Polaków w Niemczech, który zapisał wszelkie możliwe chwalebne karty, jeśli chodzi o okres międzywojenny, jeśli chodzi o działalność narodową, ideową, oświatową, spółdzielczą, pod kątem też tutaj wiary katolickiej i wielu innych obszarach. 15 lat działalności Związku Polaków w Niemczech w latach 1922-1937 to był czas, kiedy Związek chciał ukoronować, zwieńczyć tę swoją działalność poprzez zwołanie kongresu w Berlinie. I tak się stało 6 marca 1938 roku w Berlinie, a więc blisko 80 lat temu. Wówczas na ten kongres berliński do stolicy Niemiec przyjechali Polacy z całych Niemiec. Kongres przeszedł do historii pod wieloma względami, jako majstersztyk organizacyjny, ideowy, jako kunszt wówczas pracy narodowej Polaków w III Rzeszy, ale w szczególności kongres berliński przeszedł do historii, bo na tym kongresie zostały uroczyście ogłoszone, proklamowane prawdy Polaków spod znaku Rodła. Ja za chwileczkę je przypomnę, wymienię. Chcę tylko powiedzieć, że te prawdy Polaków spod znaku Rodła nie zostały wymyślone na okoliczność Kongresu Berlińskiego, ani z uwagi na 15-letnią działalność Związku Polaków w Niemczech. One były niczym dokładnie w Kościele katolickim, czymś powszechnym, znanym, praktykowanym. To, co było obecne w każdej polskiej wówczas rodzinie w Niemczech, to, co było obecne w życiu też osobistym, państwowym, narodowym, każdym innym Polaków w Niemczech. I wówczas w 1938 roku te prawdy mocno wybrzmiały, zostały ogłoszone w Berlinie przez Jana Kaczmarka, sekretarza generalnego Związku Polaków w Niemczech. Przypomnijmy je. Prawda pierwsza, jesteśmy Polakami. Prawda druga, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Prawda trzecia, wiara ojców naszych. Wiara. Polska matką, wiara. Nie wolno mówić o matce źle. I dzisiaj, gdy spoglądamy o matce, nie wolno mówić źle. Od wielu lat, zwłaszcza we Wrocławiu, we współczesnej stolicy spod znaku Rodła, to uświadamiamy sobie, szanowni państwo, że te prawdy Polaków są nadal uniwersalne, że z tych praw Polaków przemawia wyjątkowa głębia, że... Po co miałbyś o matce źle? Po co miałbyś źle o niej mówić? Matka twoja święta jest. Poszedł w ostatnim tygodniu 4 roku na Rzeczypospolitej Polskiej Izba Wyższa Polskiego Parlamentu, gdyż właśnie 7 grudnia 2017 roku jest choroba tu na świecie. Rok 2018 rokiem praw Polaków spod znaku Rodła. I tak jak
jak ojciec wspominał na początku, w tym szczególnym roku, roku stulecia odzyskania przez państwo polskie niepodległości z Wrocławia, z ziem zachodnich i północnych, z tych miejsc, gdzie ta tematyka jest przypominana, skąd ta tematyka też promieniuje, emanuje, będzie doskonała sposobność w całym trwającym roku 2018, aby to wielkie dziedzictwo Związku Polaków spod znaku RODO przypominać, aby szczególnie 4 marca 2018 roku z Ostrowa Tumskiego, z całego bogatego dnia, ale przede wszystkim z jubileuszowej Eucharystii, jubileuszowej Mszy Świętej, z Matki Wrocławskich Kościołów, z katedry pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, wszyscy czy większość Polaków mogła tę prawdę usłyszeć właśnie dzięki naszym miłym patronom Radiu Maryja i Telewizji. A zatem zapraszamy bardzo gorąco. Teraz jeszcze zapraszamy tych, którzy mogą przybyć na uroczystości. Później już będzie mniej czasu, więc tych, którzy nie będą mogli przybyć, zaprosimy przed telewizory i przed radioodbiorniki. 4 marca, ta bogata uroczystość, wydarzenia, przede wszystkim jest to nazywane przez nas, bo tak faktycznie w praktyce jest, szanowni państwo, Święto Polskiej Młodzieży spod znaku RODO. I o godzinie 8.30, trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 4 marca, spotykamy się przy kościele świętego Marcina, tej świątyni okresu międzywojennego dla Polaków, przy której, czy na której jest obecna tablica z prawdami Polaków. Tam odbędzie się ta część plenerowa, apel pamięci spod znaku RODO, złożenie kwiatów, okolicznościowe przemówienia, salut armatni Bractwa Turkowego miasta Wrocławia, wiele takich ciekawych wydarzeń w tej części porannej. Następnie po godzinie 9 przemarsz przez Ostrów Tumski, trzeci marsz RODO do wrocławskiej katedry. Spodziewamy się tutaj kilkudziesięciu pocztów sztandarowych młodych ludzi całej Polski, Wrocławia, z Dolnego Śląska. Wspomniana przeze mnie wcześniej msza święta o godzinie 10. Msza święta o godzinie 10 w archikatedrze wrocławskiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. O jubileuszowej mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, nasz arcypasterz, a okolicznościowe słowo homilię wygłosi ksiądz biskup Ignacy Det, pasterz kościoła Świdnickiego. A więc ta msza święta, ta liturgia, jak wspominaliśmy, będzie transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. I wreszcie dalsza część dnia, bogatego dnia, to jest ta część już po mszy świętej, grochówka wojskowa, bo spodziewamy się tutaj no nieciekawej zimowej aury, także też to będzie potrzebne na dalsze godziny wspólnych spotkań. 100-kilogramowy tort z prawdami Polaków spod znaku RODO i wypuszczenie 80 biało-czerwonych balonów niebo nad Ostrów Tumski, upamiętniających jubileusz ogłoszenia praw Polaków spod znaku RODO. I wreszcie ta część zaproszeniowa, 12.30 w auli papieskiego Wydziału Teologicznego. Występy młodych ludzi z Bytomia, Zabrza, Wrocławia, Lublina, Warszawy, Malborka, Złotowa, wielu, wielu części naszej wspaniałej ojczyzny, przywoływana twórczość spod znaku RODO, Hiś RODO, Hasło Polaków w Niemczech, piosenka Młodych Polaków w Niemczech, ABC Dziadków Polskich w Niemczech, a więc to wszystko, co było osią i esencją wychowania, zwłaszcza w latach 30. Młodych Polaków w Niemczech, przywołamy Manifest Młodych. Przede wszystkim na koniec, podsumowując to bogate wydarzenie, ten bogaty dzień, to mnóstwo atrakcji podczas tego święta sukcesu, jednego z licznych sukcesów polskiej historii, tego sukcesu organizacyjnego Polaków w Niemczech, przypomnimy po raz kolejny tego dnia prawdy Polaków pod znaku RODO, podpiszemy się pod nimi na nowo, będziemy chcieli powiedzieć na pewno wszyscy razem zgromadzeni w auli papieskiego Wydziału Teologicznego. Prawdy Polaków spod znaku RODO, dziedzictwo naszych przodków, dzisiaj po 80 latach nadal aktualne. Prawdy Polaków spod znaku RODO, przyjmijmy je za swoje. A zatem zapraszamy do wspólnego świętowania i do zobaczenia we Wrocławiu w najbliższą niedzielę. Dziękuję panie prezesie za te informacje i za zaproszenie. Dziękuję ojcu za możliwość podzielenia się i tą małą refleksją, przede wszystkim zaproszeniem, w szczególności mieszkańców Wrocławia, ale i Dolnego Śląska, wszystkich tych, którzy chcą przeżyć wyjątkowe spotkanie, wyjątkową uroczystość i też pokrzepić się na te kolejne tygodnie, miesiące tego szczególnego jubileuszowego roku. Serdecznie zapraszam na Ostrów Tumski we Wrocławiu 4 marca już za kilka dni. Bardzo dziękuję. Tadeusz Szczyrbak, prezes rodziny RODO Wrocław, był naszym gościem. Drodzy państwo, godzina 14, już za moment serwis informacyjny. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstać z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz sztandara. Powstańcie z wozy, Bóg nazywa.
Kłamała. Nie popadnie kłamstwa mła. Powstać z pola Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z pola. O, Zygmunta wzywa Polsko ma. Historii na nowo. Chcemy tylko, żeby prawda historyczna była broniona, powiedział prezydent Andrzej Duda. Szef państwa polskiego zabrał głos w Krakowie na spotkaniu z członkami społeczności żydowskiej. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że w ostatnim czasie pojawił się poważny zgrzyt w relacjach polsko-żydowskich. Dodał, że nie chce mówić, że jest to kryzys, bo jego zdaniem tak nie jest. Prezydent zapewnił, że stara się czynić wszystko, by ta sprawa została wyjaśniona. Niezwykle mi zależy na tym, żebyśmy żyli w prawdzie historycznej. Proszę Państwa, powiem tak. Serce mi pęka, kiedy słyszę, że ktoś mówi, że w Polsce my chcemy pisać historię na nowo. Żadnej historii nie chcemy pisać na nowo. Chcemy tylko, żeby prawda historyczna była broniona na każdym możliwym kroku. Żeby nie było oczerniania. Żeby nie było niesprawiedliwych, poniżających i rozdzierających osądów. A przecież wiemy, że takie się zdarzają. Szef państwa polskiego akcentował też, że nie można mówić, że Polacy jako naród brali udział w Holokauście. To jest nieprawda. Prezydent mówił też, że wierzy w mądry wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie noweli ustawy o IPN. Wyraził też nadzieję, że decyzja Trybunału pomoże w złagodzeniu kryzysu w relacjach polsko-izraelskich. Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat 3 za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN 6 lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa wejdzie w życie 1 marca. Dziś kolejny dzień pracy Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold. A przed nami przesłuchanie kolejnego funkcjonariusza ABW, a także posiedzenie tajnej komisji. Jako pierwszy zeznania złożył pracownik agencji z oddziału stołecznego. Ze sprawą Amber Gold po raz pierwszy zetknął się w 2010 roku. Informację przekazał mu w czerwcu ówczesny dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Jarosław Mąka. Mąka wskazał, że otrzymał faks z Kolonii, w którym opisano problemy związane z Amber Gold w kontekście prowadzenia domu składowego. Świadek zeznał, że sprawdzono wtedy Marcina P. i Katarzynę P., ale dalszych działań nie podjęto, bo nie było ku temu przesłanek. Mówi poseł Iwona Arendt, która zasiada w komisji. De facto tak odnoszę wrażenie, że taki parasol ochronny był nad działalnością Amber Gold do momentu, kiedy syn Donalda Tuska nie przestał tam pracować. Wtedy dopiero działania operacyjne, takie poważne, porządne podsłuchy zostały założone, zaczęły się dziać. I drugie przesłuchanie, drugi funkcjonariusz, to jest funkcjonariusz w centrali tutaj ABW w Warszawie. Wątek lotniczy został odebrany działaniom ABW w Gdańsku, a zajęła się tym centrala w Warszawie, więc to też będzie ciekawa rozmowa i ciekawe przesłuchanie. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, pierwszy świadek nie został przesłuchany podczas posiedzenia tajnego. Na godzinę 14.30 zaplanowano rozpoczęcie przesłuchania drugiego funkcjonariusza ABW pracującego przy sprawie Amber Gold. Później ma odbyć się posiedzenie tajne. Członkowie komisji zadecydują m.in. czy odtajnić treść zeznań Jacka Cichockiego, który został przesłuchany 6 lutego. Sejm, Zuzanna Dąbrowska.
Za kilka godzin przed Sejmem rozpocznie się pikieta antyaborcyjna. Jej organizatorami są przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. Przybyli na manifestację będą domagać się jak najszybszego wznowienia prac nad projektem zakazującym zabijania dzieci z powodu podejrzenia choroby. Parlamentarzyści przeciągają je już od 89 dni. Każdy dzień zwłoki, jak podkreślają obrońcy życia, to śmierć trojga poczętych dzieci. Opieszałość i zwlekanie polityków z uchwaleniem przepisów zakazujących tzw. aborcji eugenicznej są niezrozumiałe dla środowiska pro-life, mówi dr Paweł Wusicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Projekt Komitetu Obywatelskiego Zatrzymaj Aborcję ma zadanie doprowadzić do sytuacji, że dzieci chore będą też chronione. Taka sytuacja bardzo bolesna dla nas, że z jednej strony chronimy dzieci generalnie, a akurat włączamy spod tej ochrony dzieci, te, które najbardziej tej ochrony, jakiejś opieki potrzebują. Ta ustawa Komitetu Obywatelskiego bardzo prosta, jednym zdaniem, która tylko usuwa ten jeden wyjątek sprawa, to w zasadzie nie budzi, dlatego że wypowiadali się też prominentni politycy z prezydentem na czele, premierem, że taką ustawę w takim kształcie powinna być przyjęta. Dlatego naprawdę tutaj ta zwłoka jest dla obrońców życia niezrozumiała i bardzo apelujemy, żeby jednak się na to sprawę pochylić i sprawę szybko uchwalić. W trakcie trwania pikiety w tej sprawie w Sejmie obradować będzie Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Jej przewodnicząca Beata Mazurek mówiła ostatnio, że przez najbliższe pół roku posłowie nie będą zajmować się projektem zakazującym tak zwanej aborcji eugenicznej. Tymczasem regulamin Sejmu przewiduje uzupełnienie porządku obrad komisji o dodatkowy punkt. Może to zrobić każdy z członków komisji. A przypomnijmy, obecnie większość stanowią ją posłowie opowiadający się za życiem. Biała księga zmieni wiele w świadomości państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie zmian w polskim systemie sprawiedliwości, powiedział minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Dodał, że władze w Warszawie oczekują od instytucji i innych państw unijnych dialogu i zrozumienia polskich reform. A w Brukseli między innymi na temat Polski w kontekście artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej rozmawiali dziś ministrowie do spraw europejskich państw unijnych. Prowadzimy z Polską dialog. Dalsze kroki zależą od oficjalnej odpowiedzi strony polskiej, powiedział po spotkaniu wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia artykułu 7 wobec Polski to początek procedury i na tym etapie nie wiąże się z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. Polskę dziś w Brukseli reprezentował wiceszef MSZ Konrad Szymański. Zapewniłem Komisję Europejską, ale także państwa członkowskie o tym, że Polska z najwyższą uwagą i ostrożnością podchodzi do oceny stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie. Zapowiedziałem niebawem przekazanie Białej Księgi, która będzie referencyjnym dokumentem polskim w tej sprawie i wyraziłem opinię, że oczekujemy dokładnie tego samego, co oferujemy dziś Komisji. Dokładnie tego samego oczekujemy ze strony państw członkowskich. Chcielibyśmy, żeby państwa członkowskie podeszły do polskiej oceny reform wymiaru sprawiedliwości. Z tą uwagą, z tym samym zaufaniem, w końcu bezstronnością, tak aby każdy z tych państw członkowskich wyraziło swoją własną opinię, a nie powtarzało opinii utartych przez ostatnie 2 lata w tej sprawie. Na 8 marca w Brukseli zaplanowano spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Wcześniej ma się ukazać tak zwana Biała Księga, zawierająca rzetelną analizę podejścia rządu do rekomendacji i uwag Komisji Europejskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Komisja Europejska, uruchamiając w grudniu artykuł 7 unijnego traktatu wobec Polski, wskazała, jakie działania mają podjąć władze, aby odpowiedzieć na zastrzeżenia. Poza zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, komisja domaga się też nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. W audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat, jak przekazywać ogień wiary kolejnemu pokoleniu. Naszymi gośćmi będą państwo Anna i Jacek Sajowie. Początek audycji 21:30.
Uwaga młodzi! Już w sobotę 26 maja kolejna 19 pielgrzymka młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Zapraszamy wszystkich do jak najliczniejszego udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Już teraz zaplanujcie czas w taki sposób, by móc się spotkać na Jasnej Górze. A tam czekać na nas będzie wiele wydarzeń. Przede wszystkim wspólna Eucharystia i modlitwa. Uwielbienie Pana Boga. A także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Czas świadectw i spotkanie z patronami Światowych Dni Młodzieży Panama 2019. Oraz koncerty i inne wydarzenia towarzyszące. O szczegółach informować będziemy w najbliższym czasie, natomiast już dziś mamy dla Was dwie propozycje. Pierwsza dotyczy konkursu na tekst hymnu 19 pielgrzymki młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Hymn powinien nawiązywać treścią do hasła pielgrzymki, które brzmi: jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Może również czerpać inspirację z postaci Matki Najświętszej, która na Jasnej Górze będzie nas gościć w dniu 26 maja, czyli w Dzień Matki, a także świętego Stanisława Kostki, którego rok przeżywamy. Hymn powinien liczyć minimum 3 zwrotki oraz refren. Niech to będzie utwór łatwy do wykonania, wpadający w ucho i zapalający nas do realizacji swojego powołania. Druga propozycja to zaproszenie do przesyłania selfie z mamą. Pielgrzymka odbywa się w Dzień Matki. Chcemy z tych zdjęć stworzyć szczególny obraz, który będzie wspólnym prezentem dla naszych mam. Propozycje tekstów hymnu oraz zdjęcia prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej o.grzegorz.wos@radiomaryja.pl. Czekamy na Wasze propozycje. Rozpoczynamy naszą modlitwę popołudniową z liturgii godzin. Zapraszam Państwa do tego, by w niej wziąć udział. Dziś wtorek, 27 dzień lutego, drugi tydzień Wielkiego Postu, a zatem również drugi tydzień w Psalterzu. Będziemy korzystali z następujących tekstów. Hymn Nadeszła oto godzina znajdziemy na stronie 42. Następnie antyfona Umocnieni łaską Bożą oraz psalmodia znajdziemy na stronie 140, a psalmy na 970 i następnych. I dziś czytanie z Księgi Izajasza, strona 140. Zapraszam. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nadeszła oto godzina, gdy Jezus w męce umierał. Wzywajmy Jego imienia, pokornie prosząc o łaskę. Przebaczył Jezus łotrowi, wzruszony Jego wyznaniem. Niech także nasza modlitwa wyjedna nam miłosierdzie. Na krzyżu śmierć pokonana, wróciło światło po mroku. Niech groza grzechu przeminie, a dusze blaskiem jaśnieją. Błagajmy Ojca i Syna, i Ducha ich Najświętszego. Niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. Umocnieni łaską Bożą, pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości. Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję. W mojej udręce jest dla mnie pociechą, że Twoje słowo obdarza mnie życiem. Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, a ja nie odstępuję od Twojego prawa. Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki, są one dla mnie pociechą. Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników, porzucających Twe prawo. Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania. Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, by zachować Twoje prawo.
o to, co do mnie należy, zachowywać Twe postanowienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga, zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają, nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba, chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni, nie ma ni jednego, który by czynił dobrze. Czy się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący, którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli? Ci, którzy nie wzywają Boga, tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego. Gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy Cię oblegają, okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowo ust moich. Bo powstają przeciw mnie pyszni, gwałtownicy czyhają na moje życie, nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymujemy życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe imię, bo jest dobre. Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki, hańbą moich wrogów oglądało me oko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Umocnieni łaską Bożą, pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnieś głos Twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają mnie dzień za dniem. Pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza prawa swego Boga. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Módlmy się, Wszechmogący Boże, otaczaj swój Kościół nieustanną opieką, a ponieważ bez Ciebie śmiertelny człowiek upada, niech Twoja łaska podtrzymuje go od zła i kieruje ku zbawieniu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać Ojcu za wspólną modlitwę. Pozdrawiam Ojca i wszystkich modlących się z nami. Modliła się Zofia z okolic Wojnicza, diecezja tarnowska. Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie Panią, pozdrawiamy całą diecezję tarnowską, no i oczywiście wszystkich, którzy wraz z nami się modlili. Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Także Bóg jest miłością, proszę Państwa, i trzeba głosić Ewangelię.